Oko na świat zajmuje się optyką. Kiedyś się chodziło do okulisty, teraz się chodzi i do okulisty, i do optyka. Jaka jest różnica między tymi dwoma specjalnościami, specjalizacjami? No jest bardzo duża, dlatego że okulista zajmuje się korekcją wzroku, znaczy dokładnie zajmuje się operacjami, też bada wzrok, ale bardziej leczy. I tak naprawdę teraz okuliści odsyłają właśnie do optometrysty, gdzie tak jak na przykład u mnie w salonie można zbadać wzrok. Optometrysta dobiera korekcję, po czym my dobieramy oprawy, okulary i robimy po prostu z tego pracę. Także można właśnie, jeszcze jest ortoptyka, która zajmuje się leczeniem zeza u dzieci. Kiedyś zawsze myślano, że dzieci źle piszą, że to jest bardziej dyslekcja, wychodzą za linijki, ale okazuje się, że też to jest związane właśnie z wadą wzroku i też właśnie ćwiczymy wzrok u dzieci. Czy są choroby, których nie da się wyleczyć, jeżeli chodzi o choroby oczu? Tak, jeśli chodzi o choroby oczu, to jak najbardziej, ale to już właśnie bardziej pytanie wtedy do okulisty. Czy firma Oko na Świat działa charytatywnie, czy jeszcze dopiero zaczynacie? Dopiero małymi krokami zaczynamy i staramy się właśnie w to wszystko włączyć. W takim razie życzę powodzenia na tym charytatywnym rynku firm przedsiębiorców i dziękuję za rozmowę. Dziękuję pięknie. Dziękuję.